Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zostało nam już tutaj jeszcze co najmniej jedno zadanie, więc spróbuję wykonać. Tutaj mamy jeszcze śluzę. No, aha, dobra, to są te przejścia. I tu mamy te kryształki, więc sobie tak pykniemy tutaj i wskoczymy tutaj do tego zadania. Zobaczymy, co tam jest. So, do you like vids? I prefer doing vidable things, not watching. I co, będziemy prawdopodobnie opuszczać tę planetę, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy są tu jeszcze jakieś inne aktywności, zadania. To jest druga misja na tej planecie, może jeszcze coś się pojawi, nie wiem. Dobra, na razie spróbuję sobie zebrać jeszcze te zasoby, które tutaj są. Okej, jeszcze kawałek. This area can be mined for resources. O kurwa, patrzcie. Extract minerals via your mining interface. Patrzcie tu. 190 krzemu. Holy crap. Chyba zjedźmy tu naokoło. O. Aktualna siła strefy, dobra, czy jeszcze tutaj coś musi być? Przeciętna. Wyczerpana, dobra. Ok, i teraz tu ruszamy do tego już punkciku na mapie. Kurde, po 20 paru odcinkach się kaptem, że możemy tutaj eksplorować to aż do wyczerpania. Snore. To tak kłótnie. Jak małżeńskie, dosłownie. O cholera, czy ja tutaj wyskoczę, dobra. Krater Santiago. Znajdź rezerwat porzuconych. Dobra, czekajcie, bo tutaj jest strasznie czerwono, kuźwa, jak bije po oczach. O, proszę. Zresztą się udało nam zeskanować, cieszę się bardzo. O cholera, patrzcie, tu jest zejście na dół. Krypta. Będzie światło. Studnia grawitacyjna. Console deeper inside. Watch out. You may be able to hack an observer machine, Pathfinder. Czekajcie, to nie da broń, panie. So
so much better when they're on our side. Its protocols are limited, but it will perform simple tasks for you via your scanner. Potrzebuję... właśnie jeszcze potrzebujemy. Ja tutaj muszę aktywować. Tracę życie, więc to musimy omijać. Może ja mogę to skanować. Dobra, to trzeba uważać, bo tutaj nic z tym nie zrobimy raczej. Moment, jak my tam przejdziemy. O, i strzałeczka się nam pojawiła, cholera. Aj, jakie to denerwujące jest. Generalnie bardzo przypomina Dragon Age'a. Pod wieloma względami. Mapy są bardzo duże, rozległe. Wypchane różnymi aktywnościami. No, musimy tego gościa tu przyprowadzić. Cholera jasna. Dlaczego on nie leci za nami? Chyba, że tu muszę przyzwać jeszcze jednego. Ale cholera wymyśli, no bez jaj. Nie podejdzie, cholera, niżej, znaczy bliżej nas. To ja nie wiem, co ja mam tutaj, kurde, zrobić. No tam się nie da. No to ja nie wiem, co ja mam tu, cholera, zrobić. Kultywator porzuconych. Tutaj jest jakaś konsola, którą nie możemy aktywować. Ciekawe, cholera.
No ten typek musi tu przylecieć, no ale on nie chce tu lecieć. Kuźwa mać. Tutaj cholera coś mamy. Dobra, zbadajmy to, jak tutaj się nie da przejść. Albo ja coś źle robię, no to sprawdźmy jeszcze to drugie miejsce. A tu jest? O, widzicie? Nas kurwa nie rani. O cholera, niwelator. Był sobie niwelator i go nie ma. Przyzwałem gościa, dobra. A mnie on tutaj coś uruchomi? Tak, coś tu jest. Czego to się na mnie aktywowało? To chyba musimy według jakiejś kolejności aktywować chyba. What the fuck? Ciekawe, kurde, i co nam tutaj się blokuje przejście, czy jaki ciul? I tutaj nam gość otworzy dwa kolejne. Aha, najpierw to trzeba zeskanować, widzicie. Według kolejności musimy to aktywować. Ja nie wiem, czy to jest dobra kolejność, cholera, czy nie. Did that even do anything? Interfaceable objects will have indicators, Pathfinder. They may be of some help. Jest to cholera dziwne jest.
Kolejne? Jaki kuźwa shit. A nie, tu już nie ma tej konsoli. Dobra, tu nie ma już tego. Ale, czekajcie. O kurde. Co teraz, mam się wrócić? Ha, to jest przejście, tylko że zamknięte. Chyba, że ja muszę z drugiej strony to samo zrobić. Ale czad. Nie mam bladego pojęcia. Można ewentualnie spróbować, tak jak mówię, z drugiej strony. A gówno, to jest zamknięte. Dobra. Wszystko jasne. To? Amunicja, jeszcze to zbiorę. No dobra, tylko że nie mam obserwatora. Dobra, na razie będziemy musieli chyba załatwić tego. Teraz się nie spodziewałem, że to... Lak by tu trafił. Chyba po mnie.
Bez szans. Szlak by to trafił. Ja pierdziel, jaki gość. Pytanie, że chyba zaczynamy wszystko od nowa. Ja pierdziel. Zajebiście. Dobra, pada. Tym razem się udało. Pytanie, co my tu mamy zrobić? Kultywator. Aha. Send Tan the good news. We have fuel. Let's get back to the surface. Super. Udało nam się misję wykonać. Kurde, jaki dźwięk. Straszny trochę. Przyznam szczerze. Ale fajna misja, kurde, dosyć ciężka. Ale się udało. Możemy tu wracać. I generalnie tak, tutaj były tylko dwie misje na tej planecie, więc możemy ją opuścić. Nic tu więcej do roboty nie ma, ewentualnie moglibyśmy jeszcze te surowce zebrać, ale... Oczywiście... Ej! Co to cholera było? Także to byłoby na tyle tutaj, jeżeli chodzi o, tą kryptę. A czekajcie, proszę, ja mogę sobie użyć szybkiej podróży. A nie, nie mogę. Chyba. Dobra, wiecie co? Mam jeszcze trochę czasu. Tutaj na tej planecie już więcej misji nie ma. To wiem na 100%. Podejdziemy chyba ewentualnie pod te złoża tutaj jeszcze. Ale to tak szybciutko, tylko raz, dwa. I zaraz sobie chyba polecimy jakąś nową planetę, coś porobić. Jakieś zadanie jeszcze jedno może siekniemy, nie wiem, czy damy radę. Doesn't
Tu mamy coś. O. Seem different up here. You sure we activated the tiller? The mechanisms are deep underground, so the effects are not visible. Within months, you'll begin to see a dramatic increase in helium-3 production. Not bad for a planet we wrote off. Rośnie, 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 rośnie. Także z ikrzem, dobra. Mamy tu jeszcze. O. Magnes. Mamy takie kółeczko jeszcze tutaj. Małe. Oj, to zaczęło nam spadać. A tutaj to nam rośnie, tak? I'm really preferring Remnant over Ket, if Helios wants to keep score. They both shoot to kill. Maybe. But there's no hate behind the Remnant. Just process. The Ket? They're worse. A, wyczerpana. Dobra, mamy wyczerpaną. Dobra, opuszczamy tą planetę, tutaj już nie będziemy zbierać tych surowców, nie ma takiej potrzeby. Generalnie to możemy z Tempesta przecież się przenieść. Wystarczy tylko T wcisnąć. Tutaj już nie wrócimy więcej, raczej. Bo z tego co patrzyłem na necie, to są tylko tutaj dwie misje i dwie wykonaliśmy. W sumie trzy z wątkiem fabularnym głównym. Wracamy chyba na jakąś starą planetę. Mądrość. Zadanie świadkowie porównując zadanie jak Sim na AI. O matko. You have AVP outstanding, Pathfinder. Teraz tak. Tu możemy sobie tylko zmieniać broń, czy możemy ją tworzyć też? O kurde, 230. A tak. Szybkość 210, pojemność magazynka 23, pojemność. Zazwyczaj tak jest, że broń dużo zadaje obrażenia. 169. I tak ta broń jest, kurde, powiem wam, niezła. Burza piaskowa 4. Valkyria N73. Czego my tych broń nie możemy rozmontować? Karabiny szturmowe. Rozmontujmy to, dostaniemy trochę surowców. Tutaj używamy tych dwóch broni. Upiór i Valkyria, a tutaj mamy inne modele już, dobra. Strzelby. Hash, Dan, Adept, Jad, Hash. O, Hash 4. 358, 403, 220, 220, 14, 14, 81, 78, 27, 28, 33. No bo to możemy oczywiście wypierdzielić. Lanet 4, dwa razy to sama broń, to możemy to wypierdzielić. Siekacz na poziomie pierwszym, ta broń tu mamy 101 obrażenia, 59, 390, 409. Zdobywca 4, załóżmy tą broń. 409.
z modów celność karabinu snajperskiego może sobie weźmę. ZPS-owa amunicja. To szkoda, że nie możemy tutaj z tego poziomu obrażenia karabinu penetrującego. A, może być to. Dobra, z pancerzy jeszcze. Fuzja 4. Obrażenia broni. Pionier zwojadowca. Pionier zwojadowca 3, fuzja, angielski zwojadowca 3. Dobra, weźmy jeszcze, wypierdzielimy. Tutaj z pancerzy mamy nogi chyba. Fuzja. 3 razy to samo. Zwiadowca, fuzja, fuzja 3 i fuzja 4 to zwiadowca, samotny czatownik, dobra. Angielski zwiadowca, 2 razy to samo. To możemy rozmontować. Zwiadowca 3. Integrator. Dobra, z drugiego, trzeciego poziomu będziemy przedmioty wypierdzielać, bo to bez sensu. A czekajcie, bo to używam. Nie, to nie używam tego. Tylko używam tego. Dobra, to niech zostanie, bo to jest z naszego kompletu. Strójki wypierdzielimy. Wszystkie przedmioty. Pionier. Okej. Okay. Co tu jeszcze możemy zrobić z pistoletów? Kurde, wszystko na pierwszym poziomie jest tutaj. Dobra, wypierdzielamy z przymocy z trzeciego poziomu. O, mamy nowe ostrze. 275 obrażeń ataku wręcz, a tutaj 385. Oj, to trzeba to zmienić. Czy nie zauważyłem tego nawet? Dobra. Ruszamy na jakąś planetę. Chociaż ktoś tam chciał ze mną pogadać. Ale mamy zadań dużo, na razie nie będziemy z nim rozmawiać. Mapa galaktyki. Wiecie co, nie pamiętam, na jakiej tu byliśmy planecie wcześniej. Tam jest bardzo dużo zadań. Zobaczmy tutaj, co na tej planecie możemy znaleźć. Anomaly detected. Proszę. Probes launched. Got a crater. 270 punktów doświadczenia, tyle? No nie mogę tutaj, kurczę. Co mi z tego krateru, że tu jest? No dobra, widzę. Zobaczmy drugą planetę. Anomaly on sensors. Deploying probe. Anomaly found. Wulkan. Dobra, opuszczamy to. Chociaż tu została jeszcze jedna planeta, ale już srał pies. Kurczę, nie pamiętam, na jakim byłem planecie wcześniej. A! Ladan, nowy świat. Tutaj ruszymy.
Tutaj myślę, że spędzimy kilka odcinków, bo będziemy robić teraz tutaj zadania na tej planecie. Nie wiem, czy ja coś jeszcze wykonam. Bo mamy mało czasu. Chyba zobaczę tę planetę jeszcze. Może coś ciekawego wpadnie. O. Anomaly on sensors. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Asteroida. Złoża grafitu. Anomaly detected. Probes launched. I found something. O, zawsze jakieś punkty doświadczenia. Niewiele, bo niewiele, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że dosyć szybko się to zdobywa. Ja wcześniej tego nie eksplorowałem, bo myślałem, że tylko na każdej tej planecie możemy wylądować. Ale nic z tego. O, tutaj nie ma nic, dobra. Lądujemy tutaj na Eladian. Fajna mapa, bo... Fajna ta planeta jest, bo taka pokryta kwasem, siarką. Ej. To nie tutaj. Gdzie on poleciał? Cholera, co jest? Tutaj. Dobra, to zostaje. Bierzmy się do roboty. Sam sent Kalo the nav point provided by our Krogan contact. Drac, we're landing on Eladan to rendezvous with Jorgal Strux. On my way. Co to taka jakaś animacja? Tutaj myślę, że Where is this meeting place exactly? Trochę poświęcimy czasu. The paradise. Middle of nowhere, as far as I can tell. Paradise is different for a Krogan. A to ja tutaj byłem, czy nie? Czy to nie jest ta planeta, o której myślę? O cholera, tutaj nas nie było. Ej! To nie jest to... Starship? No. Only 41% exposed. I will gather what information I can, Pathfinder. To nie jest ta planeta, o której myślałem. Cholera. To nie jest ta planeta. Kurde, pieczone. Here besides the Krogan. Scavengers with nothing to lose. Criminals chucked out of Kadara. Gonna be interesting. I'm gonna head to the colony, smooth the waters. Ukończono Eladę, nowy świat. Wiecie co? Nie za bardzo mi się tutaj widzi, żeby tutaj cokolwiek robić na chwilę obecną.
Sprawdź pocztę. Szkoda, że nie ma, kurczę, wiecie, jakiejś takiej podpowiedzi, które zadania możemy... Jeżeli tutaj jesteśmy na tej planecie, to powinny być te zadania jakieś podświetlone, które można tu wykonać, bo wiecie, szukanie tutaj tych wszystkich... każdego zadania i czytanie, czy tutaj coś możemy zrobić, to trochę to czasochłonne. Mamy Eladan, konflikt w kolonii, udaje się do roju, oswajania pustyni, aktywy monolity, ale to nie jest... to była chyba Kadara, właśnie. Morderstwo w porcie Kadara przez kanał zwłoki. Dobra, w takim razie... Właśnie, na Nexusie jeszcze mamy... To tego zadania nie wykonamy, ale to... Porównanie z protestującymi, poszukaj e-maila od Knight. Ale na Kadarę musimy lecieć. Tak, że oczywiście tą mapę też będziemy tutaj, tą planetę też będziemy siekać. I to też jest jedna z większych map. O cholera, jasna. Patrzcie, nie odlecimy? No ja się przestraszyłem. No na tej planecie powiedzmy byśmy znaleźli jakieś nowe stworzenia i może byśmy to też zadanie z Nexusa wykonali. Dobra. Tak, wiem, każdy chciał ze mną gadać. A to nie jest to planeta. Tak, tutaj jest Kadara. Dobra. Na tą chciałem planetę podlecieć. Powiem tak, dużo czasu nie mamy, niestety. Scanning. Zobaczmy, może coś znajdziemy tutaj ciekawego. Aha, tylko możemy znaleźć tam, gdzie są wykrzykniki, tak? Dobra. Anomaly detected. Probe away. Getting a scan. Góra, no fajnie, góra. Tutaj gdzie są wykrzykniki, trzeba zaglądać. Człowiek się uczy całe życie. A jednak tutaj nie ma nic. Pomimo tego, że był wykrzyknik. Anomaly on sensors. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Pero, dobra. O tej planecie cały czas myślałem. Także tutaj lądujemy. I tutaj też jest dużo do roboty, więc myślę, że chwilę pogramy tutaj za 3-4 odcinki pewnie. Ale to nie ma co się śmieszyć z ukończenia gry, bo gdybym chciał, to bym pewnie w ciągu dwóch materiałów zakończył fabułę. I skończył Mass Effecta. Dobra. Już jesteśmy tutaj. No tak, tu mam jakieś jedno zadanie. Ja może udałbym się do handlarza. Albo to weźmy to zadanie już, jak tu jestem.
A, tutaj możemy też wyjść na planetę, dobra. Ale to za chwilę. Liam, nie chcę z nami gadać. Aha, jesteśmy tutaj używane do... Aha! To nie tutaj. You okay? What? Oh, yeah, of course. If you get whatever it is off your chest, you might feel better. Doubtful, but it's worth a shot. I joined the Outcasts a few weeks ago. Kytus tasked me with collecting protection fees. Thought it'd be easy. But we talked to so many people. I got the names mixed up and banished someone who paid their fee. They didn't protest it? Of course, she did. But they all do. We don't really listen. You just kicked her out. No questions asked. You don't have to guilt trip me. I thought about looking for her, but I can't risk Kytus finding out I screwed up. I need this job to feed my little brother. Our mom's still in cryo on the Nexus. He's got no one else. Does this convenient little brother have a name? Eli Wessler. I'm not making this up. Pathfinder, there is an Eli Wessler recorded in the Nexus database. All right. I'll keep an eye out for... What was the exile's name? Remy Tamayo. She would have gone to the slums for processing. After that, no idea. The Warden might know. Everyone who's banished to the Badlands goes through him. Dobra, jeszcze możemy sobie tą misję aktywować w tym momencie. Co to za przejście? A, skrót. Tak? Wiecie co, zobaczmy coś takiego jak badania. I tu mamy tak, schematy pancerzy. Tu mamy pionier na czwartym poziomie. Czyli pojawiły nam się te pancerze na piątym poziomie. Wiecie co? A bronie? Czekajcie, bo my możemy przecież stworzyć bronię. Ja używam w tym momencie karabinu szturmowego, który się nazywa Valkyria N7-3. A tu mamy coś takiego jak badania. Valkyria N7-3. Katana biotyczne. Nie mam Valkyrii tutaj? Ej, no co jest? Aha, bo to jest jakaś taka broń chyba, zdaje się. Tematy nomada można wykupić. Super dopalacz. Grafit. Iryt. Pierwiastek 0. Ale patrzcie, jakie to kuźwa drogie jest. Znacznie poprawia przepływ powietrza i wtrysk paliwa, umożliwiając jeszcze dłuższą jazdę na dopalaczu. Dlaczego ja tego nie mogę stworzyć? Muszę mieć chyba stoisko do tworzenia. Kurczę. Pogadajmy z handlarzami jeszcze. Skrzyna samodyfikacji. Where'd you find your stock? That information's out of your price range, friend. Dobra, niech mu będzie. Ale każda kurwa modyfikacja coś daje, coś odejmuje. Oto mamy obrażenia karabinu szturmowego. Plus 14. Ej, ja mam takie kurwa modyfikacje? A no mam, fakt, którą odejmuje nam tutaj masę tych.
Sonet 3, a patrz jakie to kuźwa drogie jest. Ultra rzadkie. Jak ultra rzadkie to pewnie też warto, znaczy ogólnie warte uwagi i poświęcenia, być może sprawdzimy ten sprzęt. To jest od najtańszych do najdroższych pokładane. Po pierwsze sprzedamy złom. ...31363 kredytów. Materiały biologiczne zostawiamy. Modów do nomada goś nie ma. Zasobów też goś nie ma. A mody goś tylko sprzedaje, dobra. O, handlarka broni. Finally, the respect I deserve. Happy to oblige. Czarna wdowa. O kujwa mać. Uragan, pistolet, karabin szturmowy. 252. Ale goś ma tylko 4 pojemność magazynka. Strasznie mało. Ale jeden celny strzał i przypuszczam, że przeciwnik leży. Patrzcie, tu mamy pasek dotąd. Czyli tutaj przypuszczam, że byłyby to obrażenia na poziomie jakieś 1200 punktów. Chciałem, czy jest jakaś taka broń, która tyle zadaje obrażeń. No, na więcej tu kurczę nic nie ma. Więc mamy trochę kasy, można by kupić, cholera, ja wiem. Burza piaskowa. Nie wiem, czy to mam. Karabin szturmowy. Jest burza piaskowa 4. Mam to. Kurde, dobrze nie kupowałem. Moi drodzy, kończymy ten materiał. Squishy thing like you needs protection. Got the best armor in all of Kadara. And the most expensive, apparently. You look like you can afford it. Samotny czytownik, fuzja. Ale goś ma tych pancerzy 4 sztuki. Ja pierdzielę. Szkoda gadać. Kurde, jak tych modów nie używam, to może by to sprzedał, ale z drugiej strony po co mi kasa? Dobra, tutaj wszystko. My generalnie co? Miałem w planach wykonać jakieś zadanie, nie udało się. Pochodziliśmy trochę po planetach, poskanowaliśmy. Także w następnym odcinku będziemy tutaj już czesać misję na tej planecie. Także moi drodzy, to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej, hej, hej.